Nazywam się Katarzyna Woźniak, mam 66 lat, prowadzę własny klub zdrowego odżywiania już od 28 lat. To jest moja pasja. Pomagam ludziom zmienić nawyki żywieniowe, żeby ludzie po prostu lepiej się czuli, lepiej odżywiali, przez to, że mają świadomość, na czym polega dobieranie odpowiednich posiłków, więc uzyskanie pięknej sylwetki nie przez dietę, tylko przez to, że mamy sposób na odżywianie. Ja jestem z zawodu instrumentariuszką, pielęgniarką instrumentariuszką. Pracowałam 17 lat na sali operacyjnej i miałam ogromny przywilej uczestniczyć, to było właśnie w Pile, tam gdzie mieszkałam, w pierwszym takim spotkaniu żywieniowym prowadziłam taką szkołę gotowania dla wegetarian i to było, cieszyło się ogromnym powodzeniem, mnóstwo ludzi było tym zainteresowanych, że można po prostu przygotowywać wspaniałe posiłki w sposób właśnie taki zdrowy, łatwy, prosty, bez mięsa. I to stała się moją pasją, a później miałam możliwość korzystania ze szkoleń. Pojechałam na seminaria żywieniowe, nie tylko w Polsce, ale za granicą. Byłam kilka razy w Stanach, w Europie. I to wszystko mnie zafascynowało, że mogę pomagać właśnie ludziom w taki bardzo prosty sposób i to ma być dla nich też łatwe. I ta fascynacja właściwie trwa do dzisiejszego dnia. Po 17 latach zwolniłam się z pracy w szpitalu, otworzyłam własną firmę, którą mam do dzisiaj. Jest to klub zdrowego stylu życia. Na dzisiejszy dzień to są nie tylko konsultacje internetowe, ale również to są spotkania indywidualne, ale i grupowe. Pomagam właśnie ludziom prowadzić takie spotkania, takie kursy, gdzie osoby przychodzą i ich edukuje, nie tylko jak się mamy odżywiać, bo to myślę, że wiele osób już wie, ale właśnie tam jest ten element gotowania, czyli jak zrobić szybko, bardzo fajne posiłki, bardzo szybko i z tego, żeby było dużo i radości, i efektów. Stało się właśnie ta pomoc dla ludzi takim moim pełnym zaangażowaniem. Codziennie się uczę, czytam książki, zdobywam wiedzę, inspiruje mnie to wszystko, ponieważ tak patrząc, jak dzisiaj są ludzie zabiegani, zestresowani, nie mają czasu, nie mają świadomości, jak ważne jest dobre odżywianie. Bo dzisiaj musimy tak rozgraniczyć między jedzeniem a odżywianiem. Jedzenie to jest coś, co jemy tak mechanicznie, bez żadnego zastanawiania się. Natomiast odżywianie to jest coś, co świadomie przygotowujemy posiłek, patrzymy na niego, przygotowujemy w sposób bardzo piękny, taki zdrowy, kolorowy i zjadamy go bardzo powoli. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ od kilku miesięcy mieszkamy w Rabce i to była decyzja, którą podjął mój małżonek i powiedział: słuchaj, jak będziemy emerytami, to przeprowadzamy się z Krakowa do Rabki. No i ta decyzja była już zaplanowana, więc Rabka została wybrana przez moją szwagierkę. Chodzi o to, żeby było piękne miasto, miejscowość, ale blisko Krakowa. Na początku było mi tak dziwnie, nawet smutek mnie taki ogarnął, ponieważ w Krakowie miałam dużo przyjaciół, dużo znajomych, klientów, tam tętniło życie i towarzyskie, i kulturalne, a tutaj nagle się zrobiła taka trochę inna sytuacja. Ale dzięki mojej koleżance Grażynce, która mnie wprowadziła do seniorek właśnie w Rabce, okazało się, że stworzyłam tam, od razu się tam odnalazłam. Zapisałam się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pani Ela, fantastyczna nasza prezeska, super organizuje dla nas różne aktywności, więc korzystam z pływalni, z ćwiczeń, uczę się języka angielskiego, a teraz ostatnio jedna z naszych pań, która prowadzi fundację, pani Małgosia, fundacja dawnej Rabki Czar. Jest to tak niesamowite spotkanie, ponieważ ubieramy się w epokowe stroje i wychodzimy na ulicę. Jesteśmy oklaskiwane, podziwiane, ponieważ wyglądamy przepięknie, tak jak dawniej. Więc na końcu chciałabym dodać, że warto być aktywnym, zwłaszcza dla seniorów, którzy mają dużo czasu. Słuchajcie, wychodzimy z domu, cieszymy się, spotykamy się z innymi, dajemy sobie radość, uśmiech, no bo wiadomo, że życie jest piękne, więc dajmy to, co mamy najlepszego dla każdego.